Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i serdecznie zapraszam do kolejnego filmu z grą Crown Wars The Black Prince. W poprzednim filmie zrobiliśmy dwie misje, walczyliśmy głównie z zakonem i ulepszyliśmy koszary na poziom czwarty, już maksymalny. Teraz możemy werbować ludzi z poziomem piątym co miesiąc i wpadło trzech, tak więc od razu ich zwerbowałem. Pierwszy to Bron, też pojedynkowicz, no postać z gry o tron, idealnie. Padł pojedynkowicz. Tutaj Kratos, no to go przedstawiać nie trzeba. Też jest pojedynkowiczem i walczy toporem i oczywiście ma tarczę. I jeszcze wskoczył artylerzysta, nasz drugi dopiero. Jest to Deadshot. Oczywiście zachęcam do komentowania, dawajcie propozycje, bo jeszcze aż 20 wolnych slotów jest. Wątpię, że aż tylu zwerbuje. No ale z 10 minimum jeszcze będziemy mieli. Myślę, że z 10 będę werbował do 40, a później się zobaczy. No jak będą pieniążki, to będę werbował dalej. Pewnie jest jakieś osiągnięcie za zwerbowanie 50. Żeby te koszary były już tak po prostu na maksa pełne. No ale dobra, my za dużo nie zrobimy, bo nie mamy metalu. Mało, wszystkiego jest mało, dużo budowaliśmy ostatnio, tak to wygląda. Jeszcze musimy 5 budynków ulepszyć, ale zanim to zrobimy, ja skupię się na kuźni i na ulepszaniu pancerza, broni. Oczywiście jeszcze te udoskonalone są robione 6 dni i wtedy wjeżdżamy w wyśmienite bronie i wyśmienity pancerz. To są drogie rzeczy, a wcale z misji nie dostajemy więcej tych zasobów złota. No ale dobra, przed nami misja główna w końcu, bo już dawno nie było. Królewski Arsenał. My już tutaj jesteśmy, duże nagrody, po 600 zasobów, 1400 zł i plus jeden mistrz rzemiosła. Tutaj w drodze też jest kolejna ekipa i tu też jest mistrz rzemiosła. 3 dni, no zobaczymy jak długa będzie ta misja główna, ewentualnie zrobimy dwie, to się zobaczy. Królewski Arsenał. Niewielka francuska armia rusza do walki przeciwko Nawarczykom, mając w posiadaniu skradzione przez nas plany. Niestety jej zasoby szybko się kurczą. Juliana, siostra kapitana Du Guestlina, musi dostarczyć bratu więcej zapasów. Pomóż jej. No, udoskonalone rzeczy mamy, no prawie wszystko, myślę takie 90%. Tam jest ekipa 6-osobowa, która ma 6 level, chyba tylko jedna osoba ma 5. Cel bitwy, eskortuj transport do wojsk francuskich. Jedziemy. Bobiscum, is it you we should thank for the enemy plans in our possession? Very good. I am Julienne du Guesclin. I must take these supplies to my brother's army. As for you, follow us. Our campaign's success depends on it, as well as the king's coronation. Daleko to. Patrzcie na naszą ekipę. Nie dość, że... Eskortowanie transportów. Musisz eskortować transport do wyznaczonego miejsca. Aby pomieścić transport, należy go kliknąć. Uwaga, transport ma oddzielne punkty zdrowia, a jeżeli straci je wszystkie, bitwa się pewnie zakończy. Okej. Chyba tutaj stanie, ta? No takiej misji jeszcze nie mieliśmy. Fajnie, ale mamy mnóstwo... Nie no, ta misja będzie długa, bo patrzcie, ile tutaj mamy osób. O! Ją też jakby posiadam. No dobra, dobra. No to ustawimy się, skoro transport rusza do przodu. Jak najdalej. I w następnej rundzie już widzę, że będzie walka. Co? No ale nie ma jeszcze walki. No, się wystraszyłem. No dobra, dobra. Przejdźmy do przodu. Jest nas trochę, więc będzie ciasno. Ogar. Dawaj tu. Jeszcze dwa zwierzaki. On chyba się automatycznie... Nie, tu muszę... Aha, bo ja mam wyznaczone punkty. Tak było napisane, dobra. Mogą się tutaj ruszyć w pierwszej rundzie, nie dalej. No dobra, zwierzaki pójdą z tej strony, skoro mają taki dobry ruch. I jakoś się pomieścimy. No Mel i Tormund fajnie jakby byli też z tej strony. Kurczaki, ale ich jest. Ale ich jest. Dawaj tu. Jeszcze strzelający. Yes. I Yennefer, w sumie alchemicy.
No ale strzelają. I Mariolka trucicielka. I'll get in position. No chyba z taką ekipą nam nic nie grozi, co? Jak pójdzie turbo łatwo ta misja, to będzie znaczyć, że możemy atakować kolejne główne. Zobaczymy. Aha, i zaczynamy turę. Oni stoją... No, mógłbym ich otruć, ale szczerze, jak ich jest tylko trójka na razie, a mamy taką przewagę liczebną, troszeczkę bez sensu, nie? Wyskoczę tutaj po prostu. Mam osłonę. O. Tu jest kusza. Mariolka trucicielka. Nie wiem, z której strony podejść do tej kuszy, bo nie wiem, jak się ustawią. No właśnie, to jest to. Tak więc robię to, co miałem zrobić. Rusz się tutaj. No i dzień dobry. Wygląda na mocnego, kurczaki. Nie zwróciłem uwagi, ile one mają życia. 4-8. Oni nie są mocni. W takim razie ty możesz oddać strzał. No do tego u góry bym oddał, bo do niego gorzej będzie dojść. Bierz tą kuszę. Krwawienie. 10-14. Ignorujemy pancerz. To mi się podoba bardziej. Jedziemy. Unik, kurczaki, unik. No nie może tak być. Popraw to. Ile tam jest procent? 70. Tych zostawiam, bo ja mam tylu ludzi, że nie ma co. Jedziesz. Dawaj. Krytyczny wleciał. Znowu krytyczny. Dobra, jak to tutaj wygląda? No, w sumie to... obojętnie, no bo my ich pozabijamy taką ilością. Muszę najpierw tych krzyżowców, bo kurczaki mogą oni sami sobie zrobić ranę, więc po kolei. Yes. Jeszcze mamy Ogara z drugiej strony, chociaż nie wszyscy dojdą do niego pewnie. Ty już dawaj tutaj. A, i tak nie masz... no dobra. Przerażająca aparycja. Wywołujesz przerażenie nawet wśród najbardziej zaprawionych w bojach wojowników. Szansa na wywołanie rozpaczy u pobliskich przeciwników zapewnia męstwo, jeżeli twoja postać doznała obrażeń podczas... nie doznała. Dobra, po prostu taran i moc w baniaka, nie? Tak. Ja ich pozabijam? No dobra. Zobaczmy to, bo... cios zwykły i werdykt. No właśnie. Repent. Kończą mi się, kurczę, ludzie. Ludzie mi się kończą. No to chodź tutaj. Piesek obok. Ile on ma? 20 coś. Dwa razy ugryzienie. Raz. No tu są słabe. No pies jest bardzo słaby. I won't disappoint you. On ma jeszcze 17, dawaj, trój. I'll be quick to finish. 12 krytyczny, uwaga, otruty 5, dobra, nie muszę nic robić. Znamie egzekucja. No to co? Czujność. A yes. Tu mamy skoordynowany, ajajaj, mamy skoordynowany, ale tracę jeden punkt akcji na ruch. I tu też, więc możemy go nie zabić. Ile on tam ma? 34. No dobra, jak będą trafione wszystkie, to i tak nie będzie. Ready to go. Myślałem, że pójdzie lepiej. Together. Niestety on przeżyje. No i ten u góry, bo no kusza nie trafiła. Zobaczmy, na co was stać. Tura przeciwnika. Zastanawia się. Myśli sobie, o kurczaki. Zaraz umrę.
Tak sobie na pewno myśli. Będzie tam będzie ich więcej. Halo, panie! Twoja kolej! O ja! Długo się zastanawiają. Jest co najmniej 4, 4, 8, 4, 8, 4, 8. Unik, tyle. Tak, długo się zastanawiałeś, tak? Żeby nie trafić. O, teleportował się. Ciekawe. No niestety tak to wygląda czasami. W tej grze, gdy się przeciwnik rusza. Wszystko hula idealnie, ale... Ruch przeciwnika... O, ja tego nawet nie zauważyłem. Ale się schował. Aż kurczaczki. To już trochę za długo trwa, krytyczny wpadł. Mam nadzieję, że jeden i drugi tutaj po bokach unieruchomienie. Ruszą się szybciej. Bardzo długo. No, ciągle obrywa. Nic się, nikt się nie rusza, on ciągle obrywa. Wydaje mi się, że oni strzelają już do niego. Na mnie ten z prawej strony do niego strzelił, dlatego było te obrażenia. Bardzo dużo niedźwiedź dostał. No niedźwiedź dostał naprawdę sporo od wszystkich. Wszyscy się na nim skupili. O, teraz jedynie w psa. Strasznie długo ta ich tura trwała. Oni się minutę zastanawiali. A Wojtuś, no kiepsko z tobą. No dobra, skoro z tobą kiepsko i nie możesz się ruszać, to atakuj. Tutaj masz kolegę. Kurde, nie trafił. No, dobra, topór w czoło. Oj, ty brutalu. I biegniesz do niego. W tej turze mają zginąć. Gdzie on biegnie? Dlaczego on tu skoczył? A dobra, bez komentarza, nie? To co on zrobił? Nie wiem, czy naprawdę tutaj... Może im przeskoczyło. Ale jajca. I tak powinniśmy ich pokonać, ale... Tutaj miał się znaleźć Mel. No dobra. Ujarzmienie masz. To pierwszy... Dobra, ujarzmienie. I kolejny potężny cios. I'm ready. Jesteś ready? No chodź. Consider it done. Nie zabijesz go sam, więc piesek też będzie potrzebny. I gryziemy. No dobra, liczę na ciebie. Szał. Rzuca się do boju z toporem w ręku i zadajesz 8-10 punktów obrażeń odcięcia, jeżeli obok siebie znajdują się co najmniej dwie jednostki przeciwnika, ale nie znajdują się. Pięknie. I powtórz to. Po prostu to powtórz. Dobranoc. I został jeden wróg. No to w sumie jak wejdziesz... No ogar chyba jednym ciosem może... A, ma odporność. Dobra, to będą potrzebne dwa ciosy. God guides my hand. Jak nic. Heathen! Dobranoc. A my się ustawimy. Nie tak do końca. Bo nie wiem, czy oni się ruszają, czy nie. Tym bardziej, że niedźwiedź jest... ma ograniczone ruchy do zera, że tak powiem. Dobra, to mogę. Wiesz co, mamy ten bastion. Ale nie, bo to trwa chyba z dwie tury. Poczekamy, za chwilę to zrobimy. Czy oni się ruszają, czy stoją?
stoją na sztywno, to jeszcze lepiej. Bo ty sobie staniesz tutaj. Zobaczmy ten bastionik, jak on działa. W taki sposób. No dobra. Czyli ty musisz być tu. Ty tu. At your service. Jak ten bastion jeszcze raz? Tak działa. No, to ty tutaj. Gitara. Dawać dalej do przodu. Ej, to nie głupie, żeby on podszedł tutaj. Bo później nie dojdzie. Bo później kurczaki nie dojdzie. Ona jest obok ciebie. Takie wsparcie z tej strony. Ona musi przeżyć ogólnie. Ty jesteś ty. A trochę to zepsułem, bo nie dostaną wszyscy bastionu, ale no fajnie jak będą ustawieni właśnie z tamtej strony. Ty dostaniesz bastionik. Twój piesek oczywiście też. Niedźwiadek już może się ruszyć? Oczywiście, że może. Dawaj tu. Jest tak dużo ludzi, że ja muszę posprawdzać, czy oni są wszyscy tutaj. Dobra, piesek ten, dobrze. Ty tutaj. On dopiero jest tutaj. Gdzie jest ty docelowy? Jest, gdzie mam dojść? Tutaj, dobra, dobra. Ogar, jesteś, Merigold, Bastion. No, tak więc sporo osób dostanie. Do tego mamy co? Oświecenie. Zapewnia celowi natchnienie i nieuchwytność. To wszystkim w tym zasięgu? Czy po prostu muszę wybrać? Muszę wybrać. Bo jeszcze nie używałem tej umiejętności. Dobra, czy ktoś ma jeszcze takie podobne umiejętności? Tego by się przydało wyleczyć, kurczaki. Bo niedźwiedź mi zarapadnie. Troszeczkę tak. A użyj ten balsam. Skoro wykorzystuje punkty akcji. Oni czekają. No dobra, dobra, kończymy i wjeżdżamy w nich. Nowa tura, czy ty możesz do przodu, możesz tutaj? No to jak najbardziej. I atakujemy. Oni są jak rozstawieni. Jeden tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty sobie poszedł. Czwarty sobie poszedł. Kurczaczki. No dobra, to ty chodź tutaj za osłonę, albo przed. No dawaj. I tak muszą nas zauważyć. A, jest jeszcze na chacie jeden. Bo tamten nie jest z tej ekipy. Tu jest tylko trzech. No dobra. A, przepraszam, tu jeszcze jest schowany. Ready when you are. Ognisko? Ognisko parzy. Ognisko parzy. Chodź tu. Mamy skoordynowany, widzę. A niedźwiadek dobiegnie? Dobiegnie. No to oczywiście, że to zrobimy. Łapa raz. Paskudna rana. I jeszcze raz. Tak jak mówiłem, skoordynowane uderzenie. Ile on tam ma, bo nie widzę? 18. To i tak go nie zabije. To dobra, turujemy. Odparto. Trochę szkoda mi go. Ty go trafisz? Stąd widzisz. Fajnie jakbyś go ubiła. Ale czy to zrobisz? Ile tam procent?
nie widzę. Nie jest napisane. 100! Jest 100! 6, powtórz, powtórz. Zadajesz 4-8. Powtórz 6. 6, powtórzyła. Gitara. Tak więc ty... Tutaj na plecy. Do typa. Jedno cięcie, drugi werdykcik. Świetnie. Tu jeszcze spore wsparcie musi być. No to dawaj. Robimy szarże. Boom. Jest ogłuszony. To jeszcze go uderzysz, ale on nic nie zrobi, więc go już sobie odpuścimy. Całą resztą lecimy na niego. Tak, tak, chodź. Taran. On nie dostał obrażeń, no właśnie. Mógłby zyskać odporność, ale mamy odporność, po prostu bije. Bo mamy jeszcze troszeczkę ludzi, więc bardzo możliwe... 95, że go zabijemy. Tylko musimy trafiać, bo... Bo będzie lipa, lipa. 17 tylko. A ty dojdziesz? No niby stąd mogę bić. No dobra. Oczywiście piesek, do nogi, do nogi. I gryziemy. 100%. On fajnie wskoczy na, właśnie, na ogrodzenie. To jest fajne, to mi się podoba. I mały szczegół. Zbij po prostu, bo on i tak padnie. Świetnie. I został jeden ogłuszony, tak? W tym pojedynku. Tym tak, tu są kolejni. Będzie pewnie coraz trudniej. Która przeciwnika? A, zapomniałem o tym. Ojś ty chamie ty. Coś tam potrafiał. No teraz się przynajmniej szybko ruszyli, nie to co w poprzedniej turze jakaś zawieszka była. Dwa cięcia wystarczą? Precyzyjne? Nie. Jeszcze raz pałą w łeb. Spokojnie, Marigold. Pewnie z zazdrości o Geralda. Tam Yennefer się kręci. Dobra, mam ruch. Muszę się do niego jakoś dostać. Niestety stracę pierw tutaj ruch. Muszę to zrobić. Teraz punkt akcji stracę. On ma... No jest tylko jeden przeciwnik, tak czy siak. Naznaczymy go. Będzie łatwiej go trafić. Nie, inaczej. Trzeba na spokojnie to do tego podejść. Ci, którzy są najdalej. Oni nic nie zdziałają. To już widać, więc mogę ustawić cię po prostu. Ha, on ci przeszkadza. On ci przeszkadza. No chodź tutaj. Niedźwiadek, do nóżki, do nóż. No on tak przebiegnie po tym. Trzeba zrobić tak, pyk. Przez okno! Przez okno! Gitara. Podejdź tu. Wóz do przodu. Nie ma co tracić tutaj punktów jego ruchu, który jest bardzo ograniczony. Masz tylko ruch. Też się ustaw. Na kolejną waleczkę. Ty już biłaś, więc też się ustawisz. I później oczywiście zrobisz ten bastionik. No Ogar, ty tam włazisz. No oparzysz się trochę. No trudno. Trzeba się sparzyć. Rozpacz. Ile on ma? 36. Tak się zastanawiam, czy ja go pokonam. Ta jest daleko. Widzi go jakoś? Stąd? O, stąd jakoś tam widzi. No to dobra, pewnie będzie mała szansa. Ale kto wie.
40%, bardzo mała. Fajnie jakby chociaż z raz trafiła. No i dobra, to, to i tak sukces. Raz trafiła. To ty chyba też podobnie gdzieś stąd będziesz próbował. Perfect strike. Trafiony, ale nie zatopiony. I unik. No to masz dwa ciosy, nie zabijesz. Zobaczymy, to przerażająca aparycja. Zobaczymy. Męstwo. I cios. 8. Szamy pieska, ale on ma 18. Wiecie co, on ma 18. Jest się już może ustawić. Tutaj niech sobie siedzi. Kończymy turę. Jest brama, jest brama. Ten się z nami leje, trzeba cię uzdrowić. 14. No jak nic, dobra, dobra. Ty możesz uzdrowić, ale siebie albo zwierzaka, więc po prostu bijesz. Bum. 9 i jeszcze normalny, zabij, zabij, zabij. Ma jeden. Może strzałem się uda. Dawaj zabójczą celność. Wcześniej było 40%, a przy zabójczej celności 70%. Hehe. Dobra, nie żyje. Nie żyje, a my musimy leczyć. My musimy leczyć, tylko ty tutaj nie masz za bardzo kogo. Chodź po prostu do przodu. Dobra, ty jesteś tu. Ty masz stratę. Ty, kolego, masz tylko ruch. To tutaj. Zwierzaka trzeba wyleczyć. Nie masz i tak punktów akcji. Zwierzak. Tu też jest zwierzę. Mel. Właśnie, bo ty, Mel, on ma 39 w sumie. To bez sensu. Podejdziesz jeszcze bliżej. Chociaż ty do przodu. Nie mogę o tym zapomnieć. No ciebie trzeba będzie wyleczyć, tylko nie wiem jeszcze kto to zrobi. Na razie podejdź. Jak oni się nie ruszają, to możemy przeskipować parę tur przecież. Wy stoicie, ty nic nie masz, nie leczysz. Ty tylko siebie. No dobra, kończę turę. Odporność. Bo wjeżdżamy gdzieś w te okolice. Przygotujemy się w tej rundzie, a w następnej atakujemy. Ty masz 45. Masz bal. Dobra, nieważne. Ty masz maść. To ma balsam. Ty, ale ty się już nie ruszasz. Dobra, to musisz to być ty. Tutaj. Balsamik. Pyk. Nie za dużo co? Nie za dużo. Możemy dojść tu i mnie zauważą. I będą mnie widzieć, a ja chciałem zrobić ten bastion jeszcze. Patrzcie jak pięknie. Bo tam pies nie dostanie. No dobra, ale robię to. Dorzucimy jeszcze śmiałość. Oświecenie to jest. Oświecimy Mela. Waleczne serce. Ktoś jeszcze miał bast. Ty masz też śmiałość. Damy to Ogarowi. Ogar, ty też masz bastion, oni jeszcze nie dostali. I śmiałość. Oj, zauważyli mnie. A, bo bastion zleciał. Kurczaki, no tak. Ja już to kiedyś tak zrobiłem, taki błąd. I trochę lipa, bo straciłem... Straciłem trochę tych punktów. Ale to dobrze, bo będzie karawana mogła się ruszyć do przodu, a my jedziemy. Co tu się dzieje? Someone betrayed us. But who? When I find the culprit, I'll send them to appear before God.
No dobra, ej, ale przez to, że była... A mam dalej ruch, patrzcie. Myślałem, że mi... bo ona wykorzystała ruch, te parę kroków. Ale na szczęście oddali mi to. Bum. I werdykt tutaj. On ma halabardę. Kurczaki, unik. I'm ready. Myślę, że to jest czas na trucie. Ja myślę, że to jest dobry czas na trucie. Jeden, drugi. Bo my się zbliżamy w sumie. Więc trzeba to też wykorzystać. Jedziemy. Tam chyba odparcie było, co? Bardzo mocne odparcie. On the move. Nie chciałem się tu ruszyć. Ty niestety nie masz ruchu. W takim razie ty do przodu. Każdy twój ruch jest na wagę złota. Ja nie mogę. Przez nich? No ma ruch. Nie mogę go wykonać. Chyba nie może nikt stać na drodze. No dobra. Ty masz... Inaczej. Ty masz ruch i cios. Ha, no karawana mi przeszkadza. Nie mogę się cofnąć? No przeszkadza mi. Ale w tej teraz walce, no tragedia jest po prostu, wam powiem. No dobra, do przodu. Mogłem niedźwiedziem się wyruszyć i miałbym miejsce. Nie pomyślałem. No dobra. I jedziemy z nim. Mamy dwa uderzenia. Lekko zatruty jest, ale to jest za mało, żeby go pokonać w tej turze. Masz jeszcze jeden. No dobra, to ustaw czujność. Ty masz młot. No to chodź. Taran. Unik. I tyle mogłem zrobić. Piesek. No dobra, dawaj, gryź go. No kiepsko, bo mogłem spowodować, że jeden by padł w pierwszej rundzie, ale no problemy tutaj z poruszaniem się były. I szkoda, no nie możesz się naprawdę ruszyć, naprawdę się nie możesz ruszyć. Szkoda. Muszę na to uważać. A ten skąd się wziął? Przynajmniej szybko się ruszył. Oberwał. No nieźle. Unieruchomienie. Teraz ten z mieczem? Nie, łucznik. Tam Mel pójdzie. Szczęście unik. No nieźle. Ale biją. Dobra. Po pierwsze, to podwójne cięcie wchodzi. Dwa razy. Ciebie muszę dobić. Wiecie co? Piesek. Dwa razy po trzy dasz radę. Pół krytyczny. Chyba był głodny. Teraz go. Bo z tego co widzę, go też przebijemy. Dwa punkty i nie jest zatruty, nie? Ktoś będzie musiał strzelić i w ogóle odsunąć się. Tak, to będzie dobrze. Go dobijamy. A tutaj byśmy mu te dwa punkty pancerza odjęli poprzez miksturę. O. No i teraz będę mógł się z nim bić. Marigold, muszę się ruszyć, żeby karawana mogła przejechać, więc... Ojojoj. Czekajcie, ta karawana. Ciekawe, czy... Ogar nie przeszkodzi, a on jest unieruchomiony. Muszę to sprawdzić. Oberwała? Oberwała 6. Ale teraz może uderzyć raz, normalnie drugi raz przez werdykt.
29, dobrze, dobrze. Ty też na plecy chodzisz. Po pierwsze trucie. Świetnie. I jeszcze jeden. 8, 5, jest gitara. Odsuń się. I tak zobaczysz tylko jednego. No dobra, to chodź tutaj. Jeden strzał. Już bym mógł odpuścić. Mer, ty masz tu łucznika. Mamy skoordynowany? Mamy skoordynowany. To spowoduje... Oj, chyba dostanie obrażenia. Czy nie? No nie wiem. Ktoś tam oberwał? Cześć, tak. No to musimy sprawić, żeby był trupem. Ten łucznik, ham. Skoordynowane uderzenie. To musi być trafione. Kurczak, jeszcze otruje go. Jest, 14, krytyczny, trucie 6, jest po nim. Czy ta karawana przejedzie? Dlaczego ona nie jedzie? Żeby ten gościu przeszkadzał? Dobij go, bo to jest jedyna osoba, która może przeszkadzać. To nie działa. A ja mam nadzieję, że to się nie zwiesiło, nie? Ona nie może jechać tutaj. Mam nadzieję, że to przeszkadza Ogar. Ty się też odsuń. Piesek też troszeczkę. No, Ogarem się nie ruszę. Choćbym chciał. No dobra, muszę skończyć turę i zobaczymy teraz. Jak się on odsunie. To będzie chwila prawdy. Odsuń się. Myślę, że dojdę do... Tak, jedzie, dobra, to czyli on przeszkadzał. Aha, czyli jedno pole poza tym też jest jakby potrzebne. No, wydaje mi się, że jak dojdziemy do bramy, to będzie... A, tu masz punkty życia. No dobra, no to bijemy w bramę. Pukamy do drzwi. Bum. I... Bum. Masz wzmocniony balsam. A tu jest taki ktoś jak pan Ogar. Pan Ogar potrzebowałby tego balsamu. Chodź tu. I ty dasz mu ten wzmocniony oraz strzelisz. Prawie full będzie. 62, super. Wszyscy do przodu. To jest z tyłu najbardziej. Od was będziemy zaczynać. Otworzyć tą bramę! Marigold. Otworzyć, mówię. Ale Melem też podbiegnę, bo różnie to może bywać. Różnie to może być. Jak otworzymy? Otwórz się. The way is clear. Onward. Dobra. Pewnie jeszcze jedna walka będzie. Kto jest najbardziej z tyłu? Karawana nie może się ruszyć. Ty jesteś z tyłu, do przodu. Oni się nie mogą. Piesek. Nikogo nie widać. Nawet czerwonych kropek nie widać. Może coś się wydarzy, jak karawana wjedzie poza ogrodzenie. Tak może być. Więc wy na razie tylko ruch wykorzystujecie. Tylko ruch, mówię. Dobra, zobaczmy. Dopiero tutaj. No nie widać wrogów. Ja na razie to... Nie mamy ograniczenia rund, to wolę skończyć. Uwaga. Nic się nie dzieje. Nic kompletnie się nie dzieje. Tak, to chyba karawana musi przekroczyć. To my sobie już podejdziemy, ale wykorzystam tylko ruch. Hunt is on. Ty nie masz, ty jeszcze masz.
Jesio obok. O, to go wyleczysz, co? Bo ty masz taką umiejętność, a widzę, że potrzebuje leczenia. Ty się ruszyłeś, niedźwiadek. Jesteś bardzo daleko. Dawaj tutaj, do przodu! Marigold stoi na trasie. Gdzieś z boczku. Tutaj? Będzie pasowało. Będzie pasować. Dobra, dobra, dobra. Tam jeszcze jest ona. Ona. Jak ty się nazywasz, koleżanko? Juliana, no tak. Uwaga. Jesteśmy za bramą. Tak jak myślałem. You there. Raise the gate. We serve the king. We can't do that, noble lady. We have orders to secure the bridge. Get rid of your pursuers. We can't take the risk that they might cross. Let's dispose of these Navarrese pigs. And you up there, help us. Archers in position. In position. No dobra, tutaj będzie ich więcej chyba. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tylko czterech? Do tego wsparcia może będzie później. No dobra, dobra. Tak więc ty masz jeszcze jakieś trucie? Masz. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Nie wiem, czy dorzucisz do nich, więc podejdź jak najdalej. Jasne, że dorzucisz. Rzucaj, rzucaj. Yennefer ma podpalenie. Zrobisz podobnie, tylko że z podpaleniem. Zwiększy zasięg i możemy trafić trzech. Do tego dojdziemy, tą trójkę. Was na razie odpuszczę. Jesteś aż tak z tyłu, to tracisz punkt. Tak, stracisz punkty akcji na ruch. Piesek. Twoje kochane wsparcie. On płonie chyba, nie? Czy jest zatruty? Zatruty raczej. 5. No dobra, i jedziemy. Otruję go bardziej. Uda się, czy się nie uda? I się udało, 10. Tylko tu jeszcze potrzebny ktoś konkretny. Jest Marigold. Tylko że ty masz tą szarżę, ona mi się może bardziej przydać. Inaczej to zrobię. Jesteś daleko i tak musisz wykorzystać punkt. To też poczekam. Mel, ty masz skoordynowany i też jest kiepsko z tym dojściem, nie? Zrobimy to. Zrobimy to z niedźwiedziem. On na szczęście dojdzie. No go ubijemy, to na pewno. Skoordynowane uderzenie. A ten co? Chłopie. Dobra, już go można zostawić, ale niedźwiedź ma w sumie punkty akcji, to... do smacznego. Dobry, dobry Wojtuś. No ty już dalej jechać nie możesz. Możemy strzelać, ale strzelający jeszcze zostawię. Marigold, no właśnie, bo ty masz szarżę i dojdziesz do niego. No dobra. Ruch. Szarża. Będzie ogłuszony. Odparto. To werdykt. Traci 10. I jeszcze ty. Tego mógłbym dziabnąć. Zawsze obroni moich, nie? Zawsze obroni moich przed atakiem. Zrobimy to. On jeszcze nie dostał? Coś tam dostał, dawaj ten werdykt. No i zobaczmy, ty tracisz 10, a mam dwa strzały. Co to jest? Mikstura
halucynogenna. Rzucasz miksturę, która może otępić każdą jednostkę wdychającą jej opary. Szansa na wywołanie dwóch losowych osłabień u wszystkich jednostek znajdujących się w strefie oddziaływania efektu. Troszeczkę na to za późno. I'm ready. Ty po prostu strzel. My advice, run. Ej, dobra, bo 7 aż padło, a muszę jeszcze tylko 6? Tylko 6, no to kurczaki. Precyzyjny strzał, 100% do celu, 6 mamy. Jest 10, dziękuję bardzo, dobranoc. Zostało dwóch wrogów. I nasi nawet nie mają jakichś dużych obrażeń. Przepraszam, nie zauważyłem tutaj gościa u góry. Czyli 3. Dziewięć straci. Dobrze, unikaj. Kurczę, trzeba będzie cię wyleczyć. Unieruchomienie. No ale on jest strzelający, więc jakoś dużo im to nie da. Ja się nie ruszyłem ogarem? Czy on tam stoi? Chyba się nim nie ruszyłem. Wow, potrójne bicie. Ale żeś. Dobra, ty się nie możesz ruszyć. To powiedz po prostu, kogo widzisz, do niego strzelasz. Czekajcie, czy ja widzę dwóch wrogów tylko? Bo ten się nie podświetlił. No, go będziesz widzieć. Tak więc dwa razy strzał. I nic innego nie zrobisz. Widzę, że pies jest chyba też unieruchomiony. Tak. Więc też od razu gryziesz. I jeszcze raz. Ready to go. No dobra. I jedziesz z nim. Szał. 8. Fajnie. Koniec. No mercy. No mercy. Dobra. Ogar. Ty musisz tam jakoś wejść do góry. Tylko że ty stracisz wszystko, żeby tam dojść. Ty masz blisko wroga, więc nie ma co się zastanawiać. Ujarzmienie to jest potężny cios, który nie trafiła. O kurczę, 19. Dobra, jeden wróg. Jak tu się dostać? Tu się nie dostaniesz. W następnej turze. Ogar dostanie się, ale też uderzy w następnej turze. Może Mel. Nie wiem, czy to dobrze pokazuje. Dojdziesz tu? Coś jest nie tak. No tutaj chodź. No i się nie rusza. Nie wiem, o co chodzi. Są tu schody. Coś ci blokuje? Ale to jest dziwne. O, teraz chyba. Teraz poszedł. I ma jeszcze jeden. Bo to jest schowka. O Jezu. No ta, dobra. Nie no, bez przesady. Dobra, ja to chyba skipnę, bo ręce opadają przy tym poruszaniu się tutaj w tej misji. Nie powinno to tak wyglądać, ale dobra. No nie wejdą. Na dobrej wieży jest. Osłabimy typa. Podwójne dwa. Naznaczony i jest oślepienie. Dobra, przeskipuje niedźwiedzia i tak mu nic nie zrobi, nie dojdzie tam. On jest sam. Zapomniałem o tobie. Uwaga. Jest unik. Oj. Ale byś miał co? Już krwawisz dalej? Dobra, pierw tego typa, bo walka się... Ja. Brak słów, po prostu brak słów. Mel, tutaj. Chodź, bo... Ta wieża mnie niszczy. Niszczy mnie ta wieża. No i tutaj ładne trucie. Ładne krwawienie poproszę też.
masz bandaż, to poczekaj. Tu mamy Ogara, chodź tutaj. I bum. I bum. 14. Merigold pobiegła w inną stronę. To ty podejdziesz, to przytrafisz naszego? Ej, masz szarżę. Chodź tu. Szarża do przodu. Atak! Świetnie. I poczekaj. Ty masz maść. Aha, to i tak mi nic nie da. Ty masz balsam. No to chodź. Musimy go trochę uleczyć. Bo słabo to z nim wygląda tutaj. Oczywiście też siebie, bo wydaje mi się, że będzie koniec tury, jak tylko go zabijemy. Jedna tura do leczenia siebie. No to tylko ty mi zostałaś. Ajajajaj, tutaj jest właśnie, właśnie, żeby siebie nie uderzyć. Mogę uderzyć jakoś? Nie mogę? No nie! Mel! Dobra, ty i tak zginiesz, nie? A, to kończymy. To kończymy to! Chyba finał. Dojechaliśmy. Zwycięstwo! Pewnie będzie większe doświadczonko. Kurczaki. Mogło to pójść lepiej. Tam parę małych błędów, ale no kurczę no. Tak to czasami bywa. I zobaczmy, zobaczmy. Może być jakiś filmik, bo to była misja główna. Nie ma. I to doświadczenie nie jest jakieś duże. No w sumie oni mają 6 level, więc muszą dużo zdobyć, żeby być 7. Fajnie, nie ma ran. To najważniejsze. Nie ma leveli. Szkoda. Mamy mistrza rzemiosła dużo. Dużo. To zajmujemy się tym. The Brotherhood was pivotal. Du Guesclin, outnumbered, defeated Charles de Navarre's army. The Dauphin will therefore be crowned in Reims and named Charles V, King of France. We spared the people much suffering by our actions, but the French were betrayed by one of their own. I fear the order is behind this. Okej, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda na mapie, bo oni będą wracać, z tego co rozumiem. Na pewno pojawiły się dwie nowe, nie, dwie, tylko jakaś misja główna jest jedna. Od razu sobie ją zobaczymy. Arcykapłan, nagrody, no potężnie duże, unikalna broń. Zobaczmy, poziom 6 i wyśmienite. No, myślę, że jak połowę wyśmienitych zrobimy, to już będzie można tam się udać. Tak więc z 5 misji pobocznych i wjeżdżamy w misję główną. Tak to raczej będzie wyglądało. Oni potrzebują 10 dni na powrót. Oni potrzebują 8 dni na powrót. A oni idą tutaj na misję, której już jednak nie będziemy robić w tym filmie. 3 dni. No to czekajcie, czekajcie. To wracamy i idziemy do kuźni. Bo tutaj czas to złoto. I robimy tak, wyśmienite. Od najważniejszych rzeczy. Wszystko jest w sumie ważne. No ale może skupię się na tych, co najczęściej używam. Boost gun, no to... A, teraz nie mogę. To ma Jerzy. Ulepszymy mu. Nim lubię grać, ale tego nie mogę, dobra. Tormund dostanie wyśmienity topór. No i jak widzicie, brak metalu, brak drewna. Nic kompletnie nie będę mógł zrobić. A jeżeli chodzi o pancerz? Nie. No wyśmienity się już robi dla krzyżowca. Strasznie drogie są te rzeczy. Teraz. Te wyśmienite. No to dobra, to co? 3 dni do przodu i kończymy, kurczaczki. Jest 5 do 8. Jest 8, będziemy mieli potyczkę. Oni jeszcze wracają, dobra. Więcej drużyn stworzyć nie mogę. Aha, no mistrz rzemiosła, zrobię to teraz, bo zapomnę.
Zobaczymy, co nam da kaplice. Oni jeszcze nie wrócili, tak, oni ostatnio nam niestety oberwali. Ale nie, tutaj kaplicę odpuszczę całkowicie. Kaplicę odpuszczę, ja zapomniałem, że mogę tu przyłączać. Laboratorium. Każdy przyziony mistrz rzemiosła skraca o 10% czas potrzebny na opracowanie formuły przedmiotów zużywalnych i zmniejsza o 5% koszt zasobów potrzebnych do zakupu. No ja nie kupuję, nie o to chodzi. Kaplica też lipa. Targ. Będzie taniej na targu? Po zapłacie daniny każdy przydzielony mistrz rzemiosła zwiększa o 10% maksymalną ilość zasobów dostępnych do sprzedaży. Zwiększa. Ja i tak nie mam pieniędzy, żeby kupić to, co tutaj jest. W wielkiej sali tutaj chyba nie może iść mistrz rzemiosła, nie? Tak mi się wydaje, że nie może. Tak. Kuźnia. Jeżeli chodzi o kuźnię, to mamy... Każdy przydzielony mistrz rzemiosła skraca o 10% czas potrzebny do opracowania ulepszeń. Tu już jeden jest w sumie. Koszary. A, chyba tańsze szkolenie. Koszary to miejsce, w którym mieszkają i szkolą się kompanii z domeny. To tutaj można podnieść mistrzostwo broni. A to nie, przepraszam. Każdy przydzielony mistrz rzemiosła zmniejsza koszt złocie za szkolenie, a także skraca czas jego ukończenia. Nie szkole, bo szkoda pieniędzy. Jak na razie wygrywa kuźnia chyba. Każdy przydzielony mistrz rzemiosła zwiększa o 10% ilość złota za uwolnienie więźniów. O, no, kolejne 10%. Tak, 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 bo złoto. Ja chcę złoto. Dodajemy. To mnie przekonało. I pewnie następny mistrz rzemiosła też tu wleci. Czemu nie? Czemu nie? Potrzebujemy hajsu, żeby targować się na targu, a w tym filmie to tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siema.